Witam w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto co dziś zobaczymy w programie. Kamienica będzie wyremontowana. Rozmowa dnia. Kamienica przy ulicy Staszica zostanie odbudowana. Taką decyzję podjęło miasto po przeprowadzonej ekspertyzie technicznej przez inspektora nadzoru budowlanego. Jak informuje ratusze, w ciągu kilku miesięcy poszkodowani będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Wcześniej wszyscy mieszkańcy otrzymali propozycje mieszkań zastępczych, w których będą mogli pozostać do czasu zakończenia remontu. Obecnie prokuratura rejonowa nadzoruje śledztwo w sprawie spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz zniszczenia mienia o wielkich rozmiarach. Rozmowa dnia. Dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Kwiatkowski, szef Federacji Harlem Strongman, organizator Mistrzostw Polski Strongman w parach, imprezy, które już jutro przed halą widowiskowo-sportową. Tak, serdecznie wszystkich serdecznie zapraszamy. Sobota, czyli jutro godzina 15 przed halą widowiskowo-sportową. To jest Aleja Niepodległości. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Będzie się działo, będzie dużo silnych facetów, będzie dużo pięknych kobiet, będą fajne konkursy, musisz tam być. No właśnie, rozmawialiśmy już o tej imprezie, ale to było dość dawno temu i wtedy to był taki projekt jeszcze dosyć ogólny. Natomiast teraz już rozumiem, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tak, podopinaliśmy wszystko. Na pewno będzie dużo zawodników z całej Polski, z różnych krajów Polski. Generalnie mamy zaplanowanych 8 par. Jedna się waha, bo jest tam jeden zawodnik kontuzjowany, ale to już nie będziemy mówić, nie wchodząc w szczegóły. Przyjadą najsilniejsi z najsilniejszych w Polsce. Gościem specjalnym będzie Mateusz Kieliszkowski, który przygotowuje się do Arnold Classic 2023. Już jest w sztosie, już jest po kontuzji, ale będzie naszym gościem specjalnym. Dlatego będzie dużo fajnych atrakcji, będzie dużo konkursów dla publiczności. Mamy zagwarantowaną pogodę, ma być 28 stopni, więc ci, którzy się nie wybiorą na jezioro, nad morze, zapraszam przed halę widowisko-sportową, gdzie będzie naprawdę fajna impreza. No właśnie, o tych zawodnikach jeszcze powiedzmy, bo tak, będzie, rozumiem, 8 lub 7 par, w zależności czy tam ten zawodnik da radę. I na jakiej zasadzie oni się dobrali? Na jakiej zasadzie spotkali? Generalnie to jest regionalnie. Generalnie będą i Kujawy z Kujaw, i z Pomorza, i z Słów, i Podlasie, i tutaj, i góry. Więc przeważnie zawodnicy gdzieś tam się, którzy są, ćwiczą, gdzieś trenują. Generalnie jest to, mówię, zawodnicy ze swoich środowisk. Dlatego myślę, że tutaj będzie para na przykład z Pomorza, broniła mi tytułu mistrza Polski. To będzie Oskar Ziółkowski, wicemistrz Polski z tego roku. I Mariusz Dorawa, który waży około 160 kg. Mistrz Polski w parach z zeszłego roku, z Białegostoku, więc będą mieli bardzo mocną obsadę z Podlasia, gdzie na przykład Marek Czajkowski jest mistrzem Polski z tego roku, ale generalnie nie przegrał żadnej imprezy w tym roku. Będzie z bardzo wielkim człowiekiem, też z Podlasia, będzie z Darkiem Wejerem, czyli facet, który waży 160 kg i 120, ale są bardzo mocni, silni, są szybcy. Przewidzieliśmy w tym roku konkurencje, które są bardzo też dynamiczne i biegowe, czyli zaczynamy konkurencją przyciąganiem samochodu, czyli nie typowy samochód, będzie to laweta, przepiękna laweta. Nie powiem, z jakiej firmy przyjdziecie, zobaczycie, będzie przepiękny samochód. Ale jak to jeden zawodnik przyciąga? Jeden przyciąga, a drugi natomiast musi przetargać, przerzucić oponę o wadę 400 kg 5 razy. Czyli w momencie, kiedy ukończy konkurencję 5 przerzutów, podbiega do swojego kolegi, który musi przyciągnąć samochód w siedzie 20 metrów. Liczy się czas najlepszej pary. I to jest jedna konkurencja. Wszystko generalnie będziemy mieli związane, czyli tylko będzie dwójkami szło. Czyli mamy na przykład joki, które będą ważyły 420 kg, to jeden zawodnik idzie w jedną stronę, ale idzie to już robimy na dwóch torach, drugi wraca. Więc będą wyścigi. Będą na przykład wyścigi w taczkach, mamy specjalistyczne taczki, gdzie będzie się działo 6 osób, 6 pięknych, powiedzmy, kobiet, które będą trzeba przewieźć na odległość 20 metrów, a następnie drugi zawodnik musi załadować 3 worki o wadze 100-110-120 kg na platformę, które będą oddalone o 7 metrów, czyli będzie rywalizacja. Kto będzie silny, kto wytrzyma w takim upale, będzie rywalizacja sobie punktów. Będą belki, które będą ważyły 145 kg, typowo takie jak były na mistrzostwach świata. Będą kule, które będą ważyły, jedna kula, która będzie ważyła 180 kg i trzeba ją przerzucić przez specjalny kozioł. Więc to też robimy w parach. Dlatego myślę, że takich konkurencji właśnie biegowych, takich widowiskowych mamy 6 przygotowanych, więc myślę, że tu będzie na co popatrzeć. Będą podnosili fajne duże Mercedesy o wadze 350 chyba kilogramów równocześnie zawodnicy, więc też będzie rywalizacja. Mają minutę na zrobienie najwięcej powtórzeń. Więc
No, każdy zawodnik jest przecież dobry, każdy ma swoje słabe punkty, więc tutaj będzie naprawdę fajnie na co popatrzeć. I teraz to będą punktowane konkurencje, te pięć, o których mówisz? Sześć i na końcu się okaże, kto wygrał, czy jest jakiś finał jeszcze? Nie, tutaj generalnie zawodnicy zbierają punktacje przez cały powiedzmy cykl trzech godzin, tam gdzie rozumieją w tych sześciu konkurencjach. Oczywiście najlepsza para, jeśli uzyska największą ilość punktów, zdobywa tytuł mistrza Polski. To jeszcze nie mówiliśmy, o której zacznie się dziać, o której trzeba się wybrać? Godzina 15, spotykamy się przed halą, będą dmuchańce, będzie wesołe miasteczko, będzie można przede wszystkim, robimy tutaj przede wszystkim, mamy cel, charytatywny cel, czyli mamy jednego z ostatnich olimpijczyków w Inowcowie. No właśnie, mówiliśmy o tym już przed programem, będzie zbiórka na Edmunda Borowskiego, naszego olimpijczyka. I chcieliśmy, Federacja Strongman, chcieliśmy tutaj właśnie troszeczkę swój akcent dać w tej kwestii. Będziemy kwestionowali różnego rodzaju medale, puchary, a oprócz tego wiem, że firma Ford ufundowała tutaj darmowy weekend chyba bodajże swoim samochodem, gdzie przeznaczamy oczywiście pieniążki. Będziemy robili darmową diagnostykę. Jaka firma będzie to robiła? Oczywiście typowo dla Mercedesa. Przyjedźcie, zobaczycie i będzie naprawdę można sobie zrobić, jak ktoś posiada swojego Mercedesa, za symboliczną złotówkę zrobić sobie przegląd darmowy diagnostyki. Myślę, że to jest bardzo fajna atrakcja dla tych, którzy posiadają tego typu samochody, a zarazem przyjdą i zobaczą sobie, jak nasze zawody przebiegają i z czym można się spotkać. Można zostawić samochód, za chwileczkę zobaczyć sobie, co się dzieje na placu, za chwileczkę zabrać, więc tu w tym przypadku coś dla auta i coś dla siebie. Dlatego myślę, że przybywamy rodzinnie i będzie bardzo fajnie. Rozumiem, że to nie jest impreza biletowana. Ten plac, nie byłem tam jeszcze dzisiaj, ale na pewno jest przygotowany tak z trybunkami, żeby wszystko było dobrze widać. Tak, jest to specjalnie tutaj właśnie podziękowania dla pana prezydenta Brejzy za to, że zawsze co roku stajemy na wysokości zadania i to jest jedna z najpiękniejszych imprez w Polsce i przede wszystkim mamy bardzo fajne dwa place, na które możemy wykorzystać. Są konkurencje biegowe i konkurencje statyczne, czyli ubieramy tutaj dwa place. Będzie coś dla oka, zarazem mówię, no, będzie można zobaczyć i świetne samochody i gdzieś tam sobie popytać, będzie firma Broku, gdzie będzie na przykład można skorzystać z jakichś darmowych diet, zobaczyć ewentualnie co można zjeść, żeby ewentualnie nabrać piękne sylwetki, więc będzie coś dla ciała, coś dla ducha, a myślę, że tutaj właśnie dzięki uprzejmości Urzędu Miasta, dzięki firmie Osir to możemy spełnić i jest to naprawdę będzie tego dnia, myślę, że najsilniejsze miasto w Polsce odnośnie dźwigania kwestii najsilniejszych ludzi w Polsce. Kto twoim zdaniem jest faworytem? Czy są tam tacy, którzy... Mamy trzy pary tutaj faworytów. Tu jest trudno powiedzieć. Będzie Maciej Hirsch bardzo mocny i będzie Tomek Lademan. To są ludzie, którzy naprawdę są bardzo piekielnie silni. W parach, ale zaznaczam, że będzie równym. To nie jest pojedynka. Tutaj będzie Marek Czajkowski, który w tym roku jeszcze nie przegrał żadnych zawodów, a uczestniczył w nich już w pięciu pojedynkach gigantów. Uczestniczył w Pucharze Europy. Mistrz Polski w tym roku Open. Myślę, że on będzie bardzo mocną parą właśnie dla Tomka Lademana, ale nie chcę też skreślać ludzi, którzy na przykład są mistrzami Polski z zeszłego roku, czyli tutaj ludzie Oskar Ziółkowski, który też nie przegrał w tym roku ani razu, więc dlatego tutaj w tym przypadku mówię, są 3-4 pary, które będą gdzieś tam sobie wyrywały punkty, ale następne pary będą też wyrywały punkty tym pierwszym, więc myślę, że będzie rotacja i tutaj myślę, że na końcu zdecyduje, kto zostanie mistrzem Polski. Nie będzie tego typowego takiego wow, że stawiamy i mówi, aha, ci przyjechali, ci zdobędą. Nie, tutaj okaże się równość, dyspozycja dnia, a zarazem no, umiejętności. Myślę, że nie chcę na razie nic mówić, ale poczekamy do soboty i zobaczymy, co będzie się działo. Sobota wieczorem, jutro, zaczyna się wszystko o 15, a potem kilka godzin wielkich emocji. Jeszcze mam na koniec jedno pytanie, a kto jest teraz takim najmocniejszym facetem? W Polsce? Nie, na świecie, bo przecież kiedyś... Na świecie jest człowiek, który, znaczy, jest trójka zawodników, którzy są niekwestionowanymi mistrzami ogólnie na świecie. Typu jest Maciej Licis, który miał roczną przerwę, który wygrał teraz naprawdę wszystkie prestiżowe imprezy. Do tego jeszcze jest Oleksij Nowikow, człowiek, który startował ze 105, był u nas w Inowrocławiu, wtedy jak była, ważył 105 kg, teraz jest przekielnie, piekielnie mocny Ukrainiec, jest to niesamowity człowiek, który waży teraz około 140, jest niekwestionowany mistrzem Europy, dwukrotnym mistrzem Europy, dwukrotnym mistrzem świata, więc to jest taka przepaść. Nasz Mateusz Kieliszkowski, który jest dwukrotnym wicemistrzem świata, zarazem dwukrotnym mistrzem Europy, no
Jest kilka tych nazwisk, ale myślę, że jak ci wszyscy, którzy wiedzą, bo to jest kwestia dyspozycji, jeden ma kontuzję, drugi nie ma, ale myślę, że numerem jeden na świecie teraz Martin Licis, Stany Zjednoczone. Ale z tego, co powiedziałeś, Mateusz Kieliszkowski jest też tam bliziutko. Jutro będziemy go mieli na zawodach, zobaczyć jak wygląda, waży 158 kg, jest piekielnie przygotowany, to chodzi troszeczkę inaczej teraz niż, bo wiadomo, te kontuzje troszeczkę też mu pokrzyżowały plany, 2 lata był wyłączony, ale myślę, że wróci na tyle mocno, żeby zdobyć tego tytułu. Mam nadzieję tylko, że nikt nie usiądzie za Mateuszem Kieliszkowskim, bo wtedy przez te jego plece nic by nie zobaczył. Będę miał go koło siebie. Dziękuję, zapraszamy w takim razie na imprezę Mistrzostwa Polski Strongman w parach już jutro. Dziękuję Zapraszam bardzo. Zapraszam serdecznie. Będzie się działo. Moim i Państwa gościem był organizator Piotr Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.